Dzień dobry. Piękna wiosenna pogoda nakłoniła mnie do tego, żeby troszkę przyspieszyć swoje planowane działania odnośnie przesiewania ziemi kompostowej z kompostownika i dokonać lekkich modyfikacji mojego przesiewacza. W ubiegłorocznym sezonie, kiedy przesiewałem ziemię z kompostownika, tego akurat dnia padał lekki deszczyk, lekka mrzawka, co powodowało, że obręcze kół były wilgotne, te kółka prowadzące były wilgotne i przy większym obciążeniu tego bębna przesiewającego ziemią kompostową całość miała tendencję do ślizgania się na tych ośkach. Całą zimę myślałem, co z tym fantem zrobić. Pomyślałem sobie, że okleję obręcze kół rowerowych gumą z dętki rowerowej po to, żeby zapewnić lepszy kontakt tejże obręczy z kółkiem prowadzącym. Dlaczego tak chciałem zrobić? Otóż dlatego, że takie kółko prowadzące styka się z tą obręczą rowerową de facto w dwóch miejscach, tutaj i tutaj. Więc chciałem zwiększyć tą powierzchnię przylegania przez naklejenie tutaj dętki. Jednak co zauważyłem? Mianowicie ci, którzy oglądali moje pierwsze filmiki odnośnie przesiewacze, wiedzą, że te obręcze kół nie są identyczne. Ta jest inna od tych skrajnych. No, ciężko dostać gdzieś używane trzy jednakowe obręcze rowerowe. Przeważnie rowery mają dwa koła. Jak ktoś sprzedaje używane obręcze, to dwie, a nie trzy. Tym niemniej, w ubiegłym sezonie ta obręcz znajdowała się w tym miejscu. Po prostu montując te obręcze, nie zwróciłem uwagi na to, w jakiej kolejności one, że tak powiem, są. I stąd wynikała taka sytuacja, że ta obręcz tutaj, która była w tym miejscu, stykała się właśnie tylko w dwóch punktach z tym kółkiem prowadzącym. Natomiast środkowa obręcz, która była na przykład tą obręczą, z tym kółkiem się w ogóle nie stykała. Natomiast dzisiaj, kiedy przejrzałem się tym obręczom, stwierdziłem, że przyleganie kółka prowadzącego do tej obręczy jest całkiem niezłe. Tutaj mamy dużo większą powierzchnię styku, może to będzie, o tak, będzie widać, niż w przypadku tego środkowej obręczy. Więc co zrobiłem? Zamieniłem te obręcze tak, żeby te dwie identyczne, jednakowe, o troszeczkę szersze niż ta środkowa, były skrajnie na kółkach prowadzących. Co osiągnąłem? Dzięki temu tutaj ta powierzchnia styku, może tego to nie widać, jest to lekki, ale powierzchnia styku tego kółka prowadzącego z obręczą jest lepsza tutaj. Taka sama jest tutaj i o dziwo wprowadzenie tej węższej obręczy do środka spowodowało, że tutaj też mam lekki, mam po prostu kontakt obręczy z kółkiem prowadzącym, dzięki czemu wszystkie trzy obręcze stykają się z kółkami prowadzącymi. W odróżnieniu od sytuacji ubiegłorocznej, kiedy tylko te skrajne dwie obręcze opierały się na kółkach, z tym, że jedna skrajna, konkretnie ta sztuka, stykała się w bardzo niewielkim zakresie. Mam nadzieję, że dzięki tej dzisiejszej modyfikacji, zamianie obręczy, kontakt tego bębna przesiewającego z kółkami będzie lepszy i już oklejanie obręczy rowerowych dętką rowerową nie będzie potrzebne. A na pewno nie dzisiaj, bo pogoda, jak widać, jest wyśmienita, ani jednej chmurki na niebie, a szkoda marnować taki dzień, nie wykorzystać go do tego, żeby dokonać przesiania ziemi z kompostownika. No dobrze, nadszedł czas, żeby pokazać Wam praktycznie, jak przesiewacz do ziemi kompostowej funkcjonuje po tej modyfikacji. To nie będzie pierwsze uruchomienie, przed chwilą go już uruchamiałem. Oczywiście muszę się przyznać, że zapomniałem o tym, że profesjonalne wiertarki mają tutaj przełączanie dwóch prędkości. Przy pierwszym uruchomieniu na tych szybszych obrotach ziemia kompostowa mi tutaj latała na wszystkie strony. Na szczęście przypomniałem sobie o tym przełączniku. Po redukcji na tą wolniejszą prędkość wszystko działa tak, jak powinno. Zobaczcie, jak przesiewacz po drugiej modyfikacji sprawuje się w praktyce.
Wydaje się, że wszystko działa tak, jak powinno. Do zobaczenia za chwilę. Nie będę Was zanudzał filmowaniem całego przebiegu przesiewania ziemi kompostowej, tylko gwoli przypomnienia. Tu już mamy dobrze przerobioną ziemię kompostową. Przypominam, że ta ziemia najpierw spędziła jeden sezon w prawym kompostowniku. W ubiegłym roku na wiosnę została przerzucona z prawego tutaj. Przeleżała tutaj cały sezon i zobaczcie, to już jest dobrze przerobiona ziemia. Tu już nie ma dżdżownic. Dżdżownice zjadły to, co miały zjeść i poszły sobie, mam nadzieję, do sąsiedniego kompostownika. To, co mamy po przesianiu, elegancka, pulchna ziemia kompostowa. Grubsze elementy zostają wewnątrz tego bębna przesiewającego i następnie wypadają tutaj do taczki. To wszystko zostanie tymczasowo złożone tutaj z boku na folii, a po zakończeniu całego procesu trafi do, razem z tą materią z prawego kompostownika, do lewego, po to, żeby poczekać na wiosnę przyszłego roku. No dobrze, nie będę, tak powiedziałem, nie będę Was zanudzał. Do zobaczenia po skończonym procesie przesiewania. Szanowni widzowie, tytułem podsumowania, jak zawsze, kilka słów na koniec. Praca zakończona. O! Cześć, kocie. Przyszedłeś popatrzeć. Praca zakończona. Gruba frakcja patyki, jakieś skorupki, tego typu rzeczy zgromadzone. Jeszcze jedna taczka tutaj do wysypania. Ziemia kompostowa przesiana. Super materiał. Teraz będę ją ładował do worków. Jak tam, kocie? Zatwierdzasz robotę? Okej. Kompostownik się sprawdził. Obsługa wiertarki została przypomniana, odświeżona. Lewy kompostownik pusty. Jak widać, deski kompozytowe, o teraz może widać, deski kompozytowe nie uległy żadnemu zniszczeniu. Deski drewniane, niektóre wymagają, jak widać, lekkiego odświeżenia, oczyszczenia, być może, znaczy na pewno podmalowania, zaimpregnowania. Natomiast tutaj świeży towar, prawy kompostownik, będzie za chwilę przerzucony stąd, tutaj wymieszany z tamtą grubszą frakcją i będzie tutaj oczekiwał na przyszłoroczną wiosnę. Dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia. Gotcha.